Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze pod moimi filmikami i przypominam, że działa też mój kanał na YouTubie. Serdecznie zapraszam. Czy widziałeś kiedyś w życiu klepsydrę? Na pewno. Być może miałeś ją nawet w swoich dłoniach, a może masz ją nawet w domu. Czym ona jest? Narzędziem do odmierzania czasu. Czas, bo o nim właśnie będzie dzisiaj mowa. Gdy przychodzisz na świat, nie myślisz o przemijaniu. Małe dzieci mają czas na wszystko. Dla nastolatków czas jest tak abstrakcyjny, że o swoich rodzicach mówią, że są starzy. Dopiero po 20, gdy u niektórych pojawiają się pierwsze siwe włosy i zmarszczki, młodzi ludzie zaczynają inaczej podchodzić do czasu i nawet dziadkowie wydają im się wtedy młodzi. Czy czas jest zatem względny? Oczywiście i choć płynie nieubłaganie, dobrze jest uświadomić sobie jego wartość. Najlepiej jego wagę odzwierciedla fragment wiersza Paulo Coelho. Żeby docenić wartość jednego roku, zapytaj studenta, który oblał egzaminy. Żeby docenić wartość miesiąca, spytaj matkę, której dziecko przyszło na świat za wcześnie. Żeby docenić wartość godziny, zapytaj zakochanych czekających na to, żeby się zobaczyć. Żeby docenić wartość minuty, zapytaj kogoś, kto przegapił autobus lub samolot. Żeby docenić wartość sekundy, zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek. A żeby docenić wartość setnej sekundy, zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal. Jak go celebrować? Co robić, żeby na koniec życia niczego nie żałować? Czy wiesz, że większość ludzi na łożu śmierci żałuje tego, że nie spełnili swoich marzeń? Że nie zrobili swojej bucket listy, że zabrakło im czasu? Bucket lista to lista rzeczy, które chcemy zrobić, zobaczyć, przeżyć lub mieć zanim umrzemy. Masz taką listę? Jeśli jej nie masz, zrób koniecznie, realizuj każdy punkt i odhaczaj. John Barrymore powiedział: człowiek nie jest stary tak długo, dopóki żalem nie zastąpi marzeń. Niestety najpierw ludzie nie wiedzą, czego chcą, potem uważają, że są za młodzi, żeby robić to, co kochają, potem, że nie są dość dobrzy, dostatecznie przygotowani, następnie boją się zrobić pierwszy krok, a potem, gdy już wiedzą, jak to osiągnąć, okazuje się, że jest po prostu za późno. Dlatego też powiedzenie, gdyby młodość wiedziała, a starość mogła, jest ciągle aktualne. W czym tkwi sekret? We właściwym gospodarowaniu swoim czasem. Czas jest bezcenny. Nie kupisz go za żadne pieniądze świata. Jest ściśle określony i konkretnie limitowany. Każdy z nas ma codziennie swoje 24 godziny i tylko od nas zależy, czy będziemy je mądrze wykorzystywać. Musisz mieć świadomość przemijającego czasu. Niczym ziarenka piasku, które przesypują się w klepsydrze. Ci, którzy dobrze planują swój czas, doznają owocnego i satysfakcjonującego życia. Ci, którzy mają wyjątkowe, twoim zdaniem, życie, różnią się od ciebie tylko sposobem, w jaki wykorzystują dany im czas. A ty? Sam zdecyduj, co jest dla ciebie ważne. Les Brown powiedział: jeśli robisz to, co łatwe, twoje życie będzie trudne. Jeśli robisz to, co trudne, twoje życie będzie łatwe. Zatem, aby wykorzystać swój potencjał, musisz zrozumieć, że planowanie swojego czasu to nic innego jak planowanie swojego życia. Tylko jak to zrobić? Zastosuj filozofię ostatniego dnia. Polega ona na przeżywaniu każdego dnia tak, jakby miał on być twoim ostatnim. Budzisz się rano i myślisz: co bym dzisiaj zrobił, gdyby to był mój ostatni dzień? To podejście całkowicie odmienia twoje życie. Zaczynasz żyć pełnią życia i wykorzystujesz każdą chwilę ze swoich 3600 sekund. Będziesz wszystko i wszystkich traktował z należytym szacunkiem i najważniejsze, niczego nie odłożysz na potem. Skupisz się na tym, co naprawdę ważne i przestaniesz marnować czas na pierdoły i błahostki. Zaczniesz realizować swoje marzenia i zaczniesz sięgać po to, czego zawsze pragnąłeś. Pomyśl też o złodziejach czasu, które cię z tego okradają. To są na przykład ludzie, którzy dzwonią, gdy ty miałeś właśnie zjeść z rodziną kolację. Czy musisz zawsze odbierać telefon? Jeśli to coś ważnego, zadzwoni jeszcze raz. Jeśli nie, po prostu oddzwonisz. Przecież nie jesteś niewolnikiem urządzenia, bo ono ma nam ułatwiać życie. Jeśli ty będziesz szanować swój czas, ludzie będą szanować ciebie. Inni złodzieje czasu to seriale, które kradną ci czas i nie możesz się bawić z dziećmi.
Musisz strzec swojego czasu i nauczyć się czasem być asertywnym. Niczego nie odkładaj na później. Doceniaj świętość każdego dnia. Czas nie czeka na nikogo, więc łap każdy moment, który Ci został. Każde ziarenko ze swojej życiowej klepsydry. Tego Ci właśnie życzę. Pozdrawiam serdecznie. Do następnej środy. Marzena Śmigielska.